Szanowna Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze. Panie Ministrze, czy Pan jest carem? W Berlinie zachował się Pan jak car. Co tam społeczeństwo? Co tam obywatele? Liczy się tylko Platforma Obywatelska, liczy się tylko moje zdanie, liczy się tylko i wyłącznie zdanie rządu. Nie warto dyskutować ze społeczeństwem, kiedy ma się tylko i wyłącznie własną wizję uprawiania polityki zagranicznej. Ale tak się poczuliśmy jako obywatele. Możemy wszystko, kiedy nie chcemy dyskutować. Możemy prezentować każdy pogląd bez debaty, bez dyskusji. Ale tak się nie buduje demokracji. Demokracja polega na dialogu. I pan, panie ministrze, bo jest pan wybitnym ministrem spraw zagranicznych i chciałbym to podkreślić. I pan, panie ministrze, bardzo dobrze o tym wie. Cieszę się, że przeprowadzamy tę debatę. Cieszę się, że pan sprowokował tę dyskusję w Berlinie. Bo okazja do refleksji nad miejscem Polski w Unii Europejskiej, nad wizją Polski w Unii Europejskiej, w tym miejscu nadarza się zbyt rzadko. Dlatego udział nas w tej debacie na pewno jest dla nas wszystkich ważny. Ale jak chciałbym podkreślić, to my, obywatele, to ten parlament, to ten rząd powinien dyskutować na temat przyszłości Unii Europejskiej. Nie mieszkańcy Berlina, nie mieszkańcy Niemiec powinni dyskutować o polskiej polityce w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Polacy. I co do tego jest zgoda, myślę. Cieszę się, że uczestniczył pan w tej dzisiejszej debacie przez cały dzień. To też jest godne szacunku. Rzadko się spotyka. Chociaż jestem nowym posłem, to niestety, kiedy zadaję czasami pytania, nie mogę znaleźć w tym miejscu ministra. Pan dzisiaj w tej debacie uczestniczył i na pewno należy się za to panu szacunek. Ale przyzna pan, że to manto panu się należało. Że to, co pan dzisiaj usłyszał, panu się należało. Bo najpierw trzeba było posłuchać z tymi eurosceptykami, a dopiero później jechać do Berlina. Ale to pana wzmocni. Przyda się to panu. Na brak konsultacji w sprawie pana wypowiedzi w Berlinie przecież skarżył się prezydent Bronisław Komorowski. Na brak tej konsultacji skarżył się przecież również pan premier Donald Tusk. Nie prosił pan ich o żadne spotkanie, o żadne konsultacje. Całe szczęście, bo zepsuliby je panu. Nie miałby pan odwagi powiedzieć tego, co pan powiedział w Berlinie, gdyby oni. A teraz niech pan przyzna. Skopiował pan postulaty ruchu Palikota wyborcze. Tak, panie ministrze, tak. I bardzo dobrze, bo polityka... Cieszę się, dlatego zostanę pewnie kiedyś wiceministrem w pana rządzie, albo ministrem, a pan moim wiceministrem. Panie ministrze, i bardzo dobrze, bo Platforma Obywatelska do tej pory zachowywała się stanowczo zbyt zachowawczo. Stanowczo zbyt konserwatywnie. Pan doda im odwagi. Pan jest nadzieją dla Polski, pan jest nadzieją dla Unii Europejskiej. Zapraszamy do naszego klubu. Ale panie ministrze, ta wizja jest zapożyczona. To jest wizja ruchu Palikota. Warto o tym pamiętać. Apeluję do pana, że kiedy pan będzie pisał następne wystąpienia, to proszę się skonsultować, bo na przykład zapomniał pan i nadal pan tak naprawdę głosi poglądy, które dzisiaj w Unii Europejskiej są podzielane przez mniejszość. Konsensus waszyngtoński się nie sprawdził. To jest wizja przegrana, a pan nadal uporczywie się jej trzyma. Jesteście omamieni religią wzrostu. To nie wzrost zapewni przyszłość Unii Europejskiej. To nie euro i walka o euro, walka o wzmocnienie banków zapewni przyszłość Unii Europejskiej.
To miłość, zgadzam się, to miłość między obywatelami Unii Europejskiej zapewni jej przyszłość. To dialog w Unii Europejskiej zapewni jej przyszłość. To... Nie. Aż takich ambicji jeszcze nie mam. Polityka neoliberalizmu się nie sprawdziła i wszyscy o tym wiemy. Powiedzmy to na serio. Zgubiliście w tej polityce człowieka. Za mało było człowieka w pana berlińskim wystąpieniu. Za mało było polityki społecznej w tym wszystkim, spójności społecznej, solidarności społecznej. Tylko Europa socjalna, tylko Europa, w której wspieramy solidarność społeczną, ma szansę na przyszłość. I tego właśnie zabrakło w pańskim wystąpieniu. Zna pan przecież pomysł od dawna kreowany, popierany europejskiej płacy minimalnej. Liczył, że pan go popiera. Dlaczego nie wspomniał pan w swoim wystąpieniu berlińskim, jak pan się do niego odnosi? Może warto przyłączyć się do tej debaty na temat minimalnej, europejskiej płacy minimalnej, jaka toczy się dzisiaj w całej Europie. Przysposobił pan sobie naszą wizję Europy, ale porzucił pan jednocześnie i ważny element – równość. Na zakończenie swojego wystąpienia w Berlinie podkreślił pan, że im więcej władzy i legitymizacji przekażemy instytucjom federalnym, tym państwa członkowskie powinny być bardziej utwierdzane w przekonaniu, że niektóre prerogatywy powinny na zawsze pozostać w gestii państw. Zgoda co do federalizacji. Zgadzamy się z panem. Popieramy ten pomysł. Ale dalej mówił pan, że w gestii tych państw powinny pozostać szeroko pojęte kwestie tożsamości narodowej, religii, stylu życia, moralności publicznej oraz stawek podatku dochodowego i podatku VAT. O podatku mówiłem już dzisiaj, ale bez Europy równych szans nie jesteśmy w stanie zbudować Europy demokratycznej. I o tym też trzeba pamiętać. Kiedy mówimy o globalizacji, to przede wszystkim powinniśmy globalizować prawa człowieka, bo to jest najważniejsze. Czyli nie powinno być takiego wykluczenia. Dzisiaj posłowie i posłanki pytali pana wielokrotnie, jakie są perspektywy odstąpienia od protokołu brytyjskiego do Karty Praw Podstawowych. Nie odpowiedział pan na to bardzo ważne dla społeczeństw Europy pytanie. Przecież za to jesteśmy krytykowani. Panie premierze, 4 lata temu przed wyborami obiecał pan, że odstąpimy od tego protokołu. Do dzisiaj to nie nastąpiło. Zadaję pytanie, kiedy? Odwagi. Co zrewidowaną Europejską Kartą Socjalną? Czy są perspektywy jej przyjęcia? To są pytania, które dzisiaj w Europie się zadaje nam. I my oczekujemy też odpowiedzi na te pytania. Nie chcę zadawać już pytania, kto panu napisał to wystąpienie, bo są różne plotki. Ja wierzę w tę, którą słyszałem, że napisał ją panu sam Palikot, bo jest ona bliska nam, jak już panu powiedziałem. I w tę wierzę najbardziej. Nie mów być Pomimo tego krytycznego stosunku do pana części wystąpienia, w porównaniu z tym, co powiedziało Prawo i Sprawiedliwość i tego nudnego uzasadnienia, które pewnie nawet posłów i posłanki Prawa i Sprawiedliwości nie przekonało, nie poprzemy wniosku o odrzucenie wotum nieufności zgłoszonego przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wobec pana ministra. Nie chcemy bowiem skłócić Polski z Unią Europejską. Nie damy się wciągnąć w permanentną wojnę toczoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie chcemy uczestniczyć w tej demagogii. Tak, pani poseł, nie chcemy.
Uważamy, że ta demagogia jest niebezpieczna dla Europy. Uważamy, że nie tędy droga, że tylko dialog i współpraca będzie budowała silną Polskę w silnej Unii Europejskiej. Dlatego, panie ministrze, solidaryzujemy się z pana wizją Unii Europejskiej. Witamy w naszej rodzinie europejskiej. Zapraszamy pozostałą część Platformy Obywatelskiej i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.